Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego domu. Dzisiaj będziemy robili kolejną dekorację. To będzie taki stroik z jedną świeczką. Zapraszam. Powiem Wam tak. Bałagan jest dlatego taki, że już zrobiłam dekorację i chciałam zrobić zbliżenie. Okazało się, że ja w ogóle nie włączyłam tego przycisku na play. Także zaczynam od nowa. Tu już widzicie, mam ufajdoloną, ubrudzoną świecę. Zaczynam od samego początku. Ja używam zawsze gliny, więc używam glinę. Można użyć sobie takie plastry, są można kupić bynajmniej tutaj, a na pewno w Polsce też do, jak to się nazywa, do czego? Do świecy. To jest taki plaster, który się przykleja do tacy i do świecy, taki dwuprzylepny bodajże to się nawet nazywa. Nie wiem, tak myślę. Także nie bierzcie sobie całkiem do serca to, co ja mówię, bo nie jestem pewna. Wtykamy sobie tam, gdzie chcemy. Ja przeważnie sobie wtykam tutaj tak na cztery rogi, bo taca ma cztery rogi. Oczywiście Wam dekorację pokażę z mojej strony później. Już końcówek nie obcinam, bo są z zeszłego razu te gałązki. Może tą użyję, dlatego że tam ma takie bardzo ładne, tutaj takie małe. Oj, ryż mi się gotuje. Moment. Jestem z powrotem? Te tutaj gałązki, które teraz tutaj przyczepiam, to są w sumie, jak tylko się korona zaczęła chyba, ale to mi się wydaje, że to jest tak troszeczkę później, no marzec to był, na pewno to był marzec, może połowa marca, byliśmy przejście tutaj u nas w miejscowości na spacerze byliśmy i powiem Wam szczerze, że przyjechał, my mieszkamy blisko przedszkola i tu przyjechał ten taki tam, jak to oni przyjeżdżają z przedszkola i obcinają im trawę i żywopłot, te tam z tych ogrodów tam. Moment, i oni obcinali, oni mają takie drzewo, obcinali to i to leżało na żywopłocie, tak sobie wzięłam, także widzicie, można być szczęściarzem. Ja bym chciała tutaj tak może niżej, bo ta zagąska jest troszeczkę taka naturalnie nieudana, jak ja to mówię. Nie, no ona tu musi być w tym miejscu, ale ta jest w drugim końcu odwinięta. Też tak może być, na to wygląda, no nie? Okej. Okay. Mrozka sobie trochę pożyczyłam. No ja się cieszę, że wideo zrobiłam, a tutaj nic, no wiecie co, to jest normalnie. No ale i tak się zdarza w życiu, nic się nie stało. Aha, i teraz tak, muszę to wyciągnąć, żeby, nie, ja zrobiłam. Pokażę Wam, jak ja to robię. Tutaj mam te kwiatki, wykręcam ziemię z nich. Ktoś może sobie myśleć, co ona robi, szkoda. No ale wiecie,
ja tak robię, my wszyscy tutaj tak robimy i to jest do użytku. Oni, to jest po prostu kwiat. Także bez żadnych uczuć do kwiatów, aż takich. Tylko to ma nam zdobić dekoracje. A jeżeli kwiatek... Patrzcie, mam tutaj drut. Wkuwam go tak, nie w połowie, no ale mniejsza połowa. Tak jak widzicie, tak na dnie trochę. Zaginam te dwie końcówki. No i tak w sumie okręcam. I sobie wkuwam tam, gdzie mi się podoba. A że ja mam... Jak to się nazywa? Że ja ten ma długi, ten drut, ta krótka, bo ta już była, to ja już sobie ją użyję pierw. I wtedy zobaczę, co z tą drugą. Bo ona ma dłuższy. Ja bym chciała ją tak troszeczkę... Byłam dzisiaj na tej u fizjoterapeutki. Robiłam trochę ćwiczeń, dobrze mi to poszło, nie było jakiegoś tam... Wiecie, boję się ruszać, bo żeby znowu mi się to nie stało, bo to nie jest przecież przyjemne. Ale to, co mi się stało, to się nazywa discus prolaps. Czyli ten prolaps to jest tak między kręgami ten żel, że tak powiem. I on mi się jakby wylał i zalał mi tam, jak to się nazywa, znowu zapomniałam to słowo, nerwy to się nazywa. I dlatego i dlatego to tak bolało, nie? I dlatego nie miałam czucia, w nogach nie mogłam chodzić. Wtedy to wszystko oczywiście pomału wróciło, no ale... Także ćwiczenia są jak najbardziej dla mnie... No takie są nie za trudne, wszystko dobrze idzie w dobrym kierunku, tylko że oczywiście to wszystko trzeba wziąć na spokojnie i bez żadnego stresu, pomału to wszystko musi mieć swój czas, żeby jakby, jak oni mówią, to ciało zje, czyli wchłonie to, ten prolaps. No i powinno być wszystko po staremu. Oczywiście mogą być powikłania takiego typu, jak choroba wraca, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Ćwiczenia ćwiczeniami, nagle się człowiek ma lepiej. Buch do roboty, nie? Znacie to. A ja właśnie mam wziąć to na poważnie i na spokojnie. Także no, pomału i do przodu. Najważniejsze, że chwaliła mnie, że na przykład nogę potrafię do góry tak wziąć więcej niż oni zalecają. Czyli to jest dobry znak i takie różne fajne, pozytywne rzeczy. Także bardzo się cieszę, bo się wystraszyłam. Jak na razie to wygląda tak. Tu jeszcze mam wybrakowane miejsca, także muszę dokończyć. I tutaj sobie nakładam kolejny. O, nie tu. Ten już ma tutaj drucik.
zakręcam. Nie wiem, czy mi się tu właśnie podoba. Niby się wtyka byle gdzie, ale wiecie, jak się upodoba takie miejsce, które chcę, żeby tam właśnie była, nie w innym miejscu, to to samo tutaj. Zakręcamy. Wkuwamy. Kolejny. Myślę, że już jest wykonana. Także już ją Wam pokazuję tutaj. Ogarnę trochę. Tu widzę, że jeszcze mi brakuje troszeczkę. Wykańczenia są dosyć ważne, żeby właśnie tej gliny nie było widać, no nie? Wtedy tak nieestetycznie to wygląda, no ale... Także można od razu to zrobić. Okej. Okay. To jest finał już. Dekoracja skończona. I się prezentuje ta dekoracja w ten sposób. Że mamy wszystko w takich zielonych tonach. Jak widzicie, są cztery te kwiatki. A widzicie tutaj tę szyszkę? Takie szyszki wystarczy odwrócić tą. Tu jest normalna gałązka, a pod spodem szyszki ma. Te szyszki właśnie tutaj bardzo dobrze widać. I to fajnie komponuje się kolorystycznie z tymi tutaj szyszkami. Także... Wstążka jest też tego zielonego koloru, można byłoby wybrać też taką srebrną, bo tacka jest srebrna i ta świeczka, ta tutaj szyszka, którą pokazuję, jest też troszeczkę taka jakby biaława, siwawa na wierzchu, także są możliwości. To jest ta dekoracja. Piszcie, jeżeli Wam się podoba. Proszę o kciuka do góry. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!